Cześć i cześć, Mr. Pig z tej strony. Dzisiaj zagramy sobie w grę, która się nazywa Urbex City Builder. No i Urbex City Builder jest tym dokładnie, co widzicie tutaj w nazwie i słyszycie, także jest to City Builder. Budujemy sobie miasto, tak? Budujemy tak jak w SimCity i innych podobnych. Fakt, że z inną mechaniką, trochę inną grafiką i trzeba przyznać, że no tutaj trochę ta gierka mnie urzekła. Jest takim powiewem świeżości, bo City Builderów mamy ostatnio stosunkowo mało. Są kolony managementy, całkiem dużo tego jest. Takich właśnie może jakiś survivalowych gier jest całkiem sporo swoją drogą. Jest teraz obecnie Survival Fest na Steamie, kolejny z festów. Oni co tydzień mają sobie jakiś nowy fest, które na pewno będę jakieś tam filmiki, które, znaczy gierki, które są na tym festiwalu też będę ogrywał w nadchodzącym czasie, więc się nie obawiajcie. No ale tak, zagrajmy sobie Furbeka. Bardzo lubiłem zawsze City Buildery, SimCity, Skylines, Tropico i takie rzeczy. Naprawdę, naprawdę fajne gry. Zobaczymy tutaj, jak będzie szło. Ja trochę pograłem, tak żeby zobaczyć, jak wszystko wygląda. No i dobra, zacznijmy. Na początku musimy wybrać sobie, no będziemy się nazywać Pigsburg, no zdecydowanie. Musimy sobie wybrać, jakie mamy tutaj podstawowe wskaźniki gry. Możemy wybrać między biomem umiarkowanym, pustynią, archipelagiem, lasem deszczowym, ruiny brzmią ciekawie, ale zagrajmy w umiarkowany. Na mapie średniej, początkowo wszystko normalne, morze jest wybrzeże, mamy rzekę, no dobra, może weźmy mały strunik, to podniesie nam ten poziom trudności. Nie, to weźmy rzekę. Mamy laguny. Ciekawe. Nie, weźmy rzekę. Zróbmy tak, żeby było tak jak na podstawowym ustawieniu. Ja nie mam żadnych modów, więc może aktywne mody wyłączymy. No bo w większości podejrzewam, że będziecie grali pierwsze swoje rozgrywki w taki sposób. Jeżeli jesteście zainteresowani, to grą wam się spodoba, to link jest pod filmikiem, tak jak zawsze. No i dobra, rozpocznijmy rozgrywkę. Jeżeli będziecie w trakcie czuli wyjątkowo jazzy cool, to możecie zasubskrybować, dać lajczersa albo skomentować to, co się dzieje. Okej, mamy naszą mapę, możemy sobie tutaj włączyć mini mapę też. Okej, mamy dwa takie kawałki lądu z lasami i no, widać, że tak trochę kanadyjsko tutaj jest raczej, tak mi się wydaje przynajmniej. Co tu się dzieje? Musimy sobie wybrać miejsce, gdzie chcemy budować naszą, na początku to będzie jakaś wiocha, nie ukrywajmy tego, to będzie wiocha zabita deszczami. O, to są nawet grzybki jakieś. Grafika, jak widzicie, jest taka trochę minecraftowa, ale ma to swój urok. Jak dla mnie ma to swój urok i to na pewno nie działa naprzeciw tej grze. Bo wykorzystanie tej grafiki jest naprawdę fajne. Ja bym tutaj chciał znaleźć miejsce, gdzie są drzewa. Jest żelazo i to nawet dużo żelaza. Okej, czyli tu będzie nasze powerhouse ekonomiczny. A tutaj mamy dość miejsca do budowania. Potem oczywiście przebijemy się na drugą stronę rzeki, bo czemu nie? Będziemy potrzebowali też lasu. Las mamy tutaj, to okej, tu będziemy wycinać drewna, rąbać i wydobywać żelazo. Ale zanim dojdziemy do tych wszystkich pięknych rzeczy, musimy rozpocząć po prostu ściągając jakich ludzi. Budujemy drogę. Droga jest prosto w budowaniu, nie kosztuje nas nic. Na początek powiedzmy zróbmy sobie taką drogę, bo będę naszą pierwszą magistralę, nawet jakiś znak ktoś tutaj postawił. Gra będzie ewoluowała, miasto będzie ewoluowało się, pewne rzeczy będą zmieniały, jeżeli będą się spełniać warunki. I to jest właśnie jeden z tych głównych chyba mechanik w tej grze, że pewne warunki trzeba będzie spełniać, żeby nasi mieszkańcy, żeby nasze miasto się rozwijało i nasze budynki jakby były stawiane w odpowiednich miejscach. Na przykład widzicie, tutaj jest wymaganie, żeby postawić mieszkanie musi być 3 kratki od drogi. Zbudowanie mieszkania kosztuje 50 pracy i 10 drewna. Tutaj mamy nasze surowce. Praca jest dostarczana przez ludzi mieszkających. To jest jedzenie, które zjadają ludzie. To są ludzie, to jest ich zadowolenie, to jest drewno. Poszczególne potem surowce i inne rzeczy będą się odblokowywały w trakcie rozgrywki. Ja bym na razie tutaj taką małą wioseczkę sobie zrobił.
Na razie nie za dużą, może nawet zróbmy tylko taką, bo musimy ludziom dostarczyć jeść i musimy ludziom dostarczyć drewno. Drewno, czemu nie mogę zbudować? Konsumuje 20? Co mi powie? Nie posłuchaj, w sensie, że to praca. A, bo na konsumpcję, na razie mamy zero przychodu pracy, tak? A tu jest konsumowanie tej pracy, to już jest tej, którą no, którą po prostu ludzie dostarczają, tak? No ale tu się szybko zmieni, odblokujemy tutaj, możemy przyspieszać swoją rozgrywkę oczywiście, plusem, minusem, trochę dziwne, szczerze powiedziawszy bym to trzymał na jedynce, dwójce, trójce, o, już jakiś samochodzik jeździ. Jedna rzecz, którą mogliby tutaj zmienić, to jeżdżenie samochodzików i kwestie są takie trochę specyficzne, bo no, one nie mają celu, tak? Ludzie jeżdżą, gdzie jeżdżą, chodzą, gdzie chodzą, tak trochę bez większego celu, tak naprawdę. Nie możemy też pola zbudować chyba. Czy możemy już pole zbudować? Ja mam właśnie pytanie, gdzie ja chcę sadzić swoje rzeczy. Pracownicy nie muszą dojeżdżać do prac, z tego przynajmniej co zauważyłem. Mogą sobie całkowicie wygodnie mieszkać tu, a pracować gdzieś tam. To jest zupełnie inaczej skonstruowane niż w większości gier, więc gier tego typu. Co ciekawe jest, jak będzie się dalej rozwijało? Nie wiem, na to wychodzi, że może dobrze. Na przyszłość. Nie chcę teraz na razie tutaj dawać osądów, bo jeszcze nie zaszedłem aż tak wyraźnie daleko w tą grę, żeby móc jakieś takie szersze osądy na ten temat tworzyć. Czy to jest dobra mechanika i czy ta mechanika mi się podoba, czy nie. No, zobaczymy. Czas pokaże w trakcie rozgrywki, ale wydaje mi się, że to może być, coś w tym może być, tak? Bo no, na pewno to czyni tą grę odmienną od wszystkich innych gier podobnego typu. Więc no, jak dla mnie to jest na pewno powiew świeżości pewien. Okej, okay, samochody jeżdżą, ludzie się wprowadzają jak porąbani. Widzimy, że mamy ich 90. Większość rzeczy tutaj powstaje na zasadzie właśnie ile odblokowywanych jest, na zasadzie ile mamy pracowników dostępnych. Ja tutaj to tak dziwnie zbudowałem, bo ja będę chciał tutaj postawić, jakby nam się odblokuje, podstawić farmerów. A farmer, żeby postawić farmera, musi być co najmniej 5 kratek od innego farmera i mieć wokół siebie 12 kratek farmy. I sądzę, że to będzie najlepszy sposób, żeby to bardzo tak najbardziej efektywnie stworzyć. Zbudujmy tu. A. Jedna rzecz, którą można zmienić. Drogi można budować na lesie, tak? I on automatycznie wyburza to las. Budynków nie. No, taki mały szkopulik, który można by było doskonalić. Nie powiem, żeby to był jakiś wielki szkopuł, ale o tak, odblokowaliśmy dom farmera. Możemy sobie postawić go tu i będziemy mogli go sobie postawić tu. Dzięki temu będziemy generowali dużo jedzenia. A dużo jedzenia nam będzie potrzebne na zaspokojenie potrzeb naszej społeczności. Mam małą obawę, że nasza społeczność się tutaj rozrośnie w tą stronę i będzie musiała bardzo szybko przejść przez rzekę. Bo to wszystko chcę tutaj wykorzystać pod farmy. Farm będziemy naprawdę potrzebowali potem naprawdę dużo, naprawdę, naprawdę. Powiem jeszcze trzy razy naprawdę, 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 naprawdę. Więc no to na to trzeba zwracać uwagę. Postawmy to tu i postawmy może jeszcze jeden tartak. Tartaki też nie mogą być za blisko siebie, na to warto zwracać uwagę. Okej, okay, zróbmy go tu. Musimy dostawać trochę więcej drewna, potem drewno będzie można zamienić na tworzenie energii, więc będzie jego nadwyżka potrzebna jak najbardziej. Samochody jeżdżą. To chyba jakieś amerykańskie społeczeństwo, że oni sobie jeżdżą wszędzie. Chociaż też łażą wszędzie po boczym, to może niekoniecznie. Z tego co wiem, w Stanach Zjednoczonych bez samochodu to jakby z ręki. No, tutaj są pewne takie tooltipy,
Można, ale to niekoniecznie trzeba z tego korzystać. Nie jest to jakoś strasznie pomocne. Większość rzeczy jest dość intuicyjna. O, odblokowały nam się nowe rzeczy, które widzimy, że będziemy mogli robić, ale potrzebujemy zdecydowanie więcej populacji, żebyśmy mogli zbudować na przykład park. O, i to widzę, że tak naprawdę dużo więcej populacji będziemy potrzebowali. Coś takiego. Raz, dwa, trzy, cztery, pyk. Ja nie mówię, że ja robię to jak najbardziej rozsądnie i podejrzewam, że wielu z was uzna to, co ja tutaj robię, za nie aż najbardziej efektywne w swoim stylu rozgrywki. Pewnie można zrobić to o wiele lepiej, o wiele piękniej i o wiele bardziej efektywnie. Wszyscy, którzy grają w Factorio, pewnie teraz krzyczą na mnie w swoim duchu. Ale no, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Czyli musimy zbudować go tu. No dobra, postawimy tu pola. Postawimy... No, chyba za dużo tych pól postawiłem. Ale co mi tam, niech ma więcej tych pól. Pole samo z siebie generuje jedzenie, ale też zżera pracę. Za to pan farmer, tak naprawdę nie potrzebuje. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. O, chyba jeden za dwa, nawet go posadziłem. On nie potrzebuje robotników, on sam jest najwyraźniej robotnikiem, żeby pracować i nie zżera nam właśnie produktywności. Okej, okay, no odblokowaliśmy. Co my odblokowaliśmy? Odblokowaliśmy kabinę drwala. Kabina drwala będzie dawała prąd. Kabinę drwala trzeba postawić gdzieś obok tego, żeby nasze miasto mogło się. O, widzicie właśnie. W tym momencie nasze miasto zaczyna się przepiękniać, bo dostało prąd. Wcześniej palili najwyraźniej starymi skarpetkami albo oponami i no, nie mieli tego prądu. Teraz mamy prąd, dzięki temu nasze budyneczki się rozrastają i powstają takie dziwne, szczerze powiedziawszy nie wiem co to jest za rodzaj architektury. No w sumie też nie jestem architektem, żeby się wymądrzeć na tematy takie, ale no, jest to na pewno nietypowy rodzaj architektury przynajmniej. No w Polsce niespotykany, nie widziałem takiego, ale no... świat na Polsce się nie kończy, na szczęście. To by był dramat. Dobra, trochę tego prądu tracimy, ale też bardziej się niepokoję tym, że tracimy jedzenie. Ale mamy za to dużo możliwości uzupełnienia tutaj miejsca. O, widzę, że pola też nie można zbudować tak sobie, aby na ten. Nie do końca wiem, jak to działa. Dzierżawca rolny to chłopi, którzy dzierżawią ziemię i warunki życia są bardzo niskie. 5 lub mniej dzierżawca rolny w odległości 1 kratek, aktualnie lub w odległości coś tam. Nie do końca wiem, na jakiej zasadzie to działa. To jest chyba po prostu jakiś taki zwykły rolnik. Zobaczmy, co on tutaj będzie robił. On produkuje jedzenie. I to jest najwyraźniej jakiś taki bida chłopak. No dobra, będzie coś dzierżawił tutaj i robił nam jedzenie? Najważniejsze, żeby robił jedzenie. Jedzenie jest ważne. Może to jest, wiecie, to jest może rzecz, którą ja opuściłem grając wcześniej, bo wcześniej z tego nie skorzystałem, a to może jest no, taki gwarant sukcesu tak naprawdę. No dobrze, my musimy jeszcze... Potrzebuję zwiększyć populację, bo ja bym nie chciał tylko działać na zasadzie palenia drewna, to jest bardzo nie eko. Ja bym chciał zacząć tutaj budować elektrownie wodne. Dlatego też zaczniemy tutaj robić domy. No tak jak mówiłem. No jedna rzecz, którą faktycznie można tą ulepszyć, ja to wykarczuję wszystko, bo to się nikomu na nic nie przyda. Dobra. Może jakieś mega struktury tutaj będą powstawały dzięki temu w przyszłości, bo mam wrażenie, że ta gra będzie się rozwijała bardzo dużo do blokowisk wielkich i tego typu rzeczy. Możemy zrobić park, ja bym może nawet zrobił park tutaj, żeby trochę ładnie się żyło i mieszkało. Parki zżerają bardzo dużo tego, ludzi do pracy, więc miejcie to na uwadze i po prostu nie stawiajcie ich jak dziko, na lewo i prawo.
bo może się to odbić czkawką. Ja bym tutaj postawił sobie drogę i zaraz będziemy nam odblokuje się. Dojdziemy do 900 i powinno nam się odblokować. Młyn wodny nam się powinien odblokować. Mam nadzieję przynajmniej, że nam się odblokuje. Możemy też wstawić jeszcze jednego drwala na przyszłość już. Pyk. I ci dzierżawcy rolni dają, robią robotę. Posiada 10 mieszkańców i 5 zadowolenia. Podejrzewam, że ich nie można za dużo stawiać, bo będą obniżać nasze zadowolenie naszych ludzi w miejscowości. Co może stać się trochę... No, czemu tu nie chcą zbudować się? Nie do końca wiem czemu. No ale dobra, na to wychodzi, że będziemy musieli zbudować jeszcze jedną tutaj tę przetwórnię drewna opałowego. Tak, na to wychodzi, że tak. I teraz możemy domy drwala budować, ale co ważniejsze, możemy budować młyn wodny. Tak, postawmy młyn wodny, który zwiększy produkcję prądu zdecydowanie. No tak, tak. Postawmy tutaj ten, idźmy w tą stronę. Zacznijmy tutaj sadzić więcej zboża. Może jakoś tak. I tu będę mógł postawić rolniczaka? Za blisko jest. A jakbym go tu postawił, to ma za mało farm. Ale to się da wcisnąć. Pyk, pyk. I... Tada! Mamy kolejnego farmera. Wspaniale. Możemy zbudować silos zbożowy. Ja bym radził to zbudować. Silosy zbożowe zwiększają nam ilość przechowywanego zboża. Jak możecie się domyśleć. No dobra, nasza miejscowość zaczyna wyglądać całkiem ładnie. Możemy zbudować ładny park. Nie stać nas było, nie mieliśmy za dużo pracowników. O, bardzo dobrze wybrałeś ścieżkę dla twojego miasta. Będzie to ścieżka wypoczynku. Tereny zielone 28 na 20. Odblokowaliśmy rower! Hurra! Ludzie będą rowerami jeździć. Czy widać? Tak, jeżdżą rowerami, beka. Okej. Czyli właśnie w taki sposób ta gra będzie się rozwijała. Będziemy osiągać pewne rzeczy. Zdobywać pewne takie właśnie levele, poziomy. Dzięki czemu będziemy mieli dostęp do innych różnych rzeczy. No na przykład będziemy mogli tutaj boisko zbudować, bar. Teren zabrukowany? Ja nie wiem, czy jak za teren zabrukowany. Wypoczynek, tereny zielone. A tutaj zrobił? Aha, czyli to jest taki po prostu placyk. No dobra, okej. A co to daje? Dom posiadacza ziemskiego. Właściciele gruntowi potrzebują dużo sił roboczej do produkcji żywności. Wow, to widzę, że to taki faktycznie patron. Musi mieć więcej dzierżawcy rolnego w swoich... Weźmy tutaj patrona jednego, zbudujmy. Okej. Mamy mało produkcji ludzi, więc musimy zainwestować więcej w budowę miasta naszego. Ja to wszystko tu wykarczuję, żeby mi nie przeszkadzało. No i co bra, no to zbudujmy tutaj strefę mieszkaniową. No jeszcze kolejną strefę? Na kolejną strefę mieszkaniową na razie nas jeszcze nie stać. Musimy więcej ludzi mieć. Musimy mieć ludzi, żeby mieć ludzi. No z reguły to działa w taki sposób. Im więcej ludzi masz, tym więcej ludzi masz. Wiem, że to trochę głupie, ale no... To natury nie oszukasz. Mamusię oszukasz, tatusia oszukasz, ale życia nie oszukasz, jak to mówił klasyk. No mówmy tutaj jakieś tereny zielone, żeby zaczęły ładnie wyglądać i ludziom się fajnie mieszkało. Odblokowaliśmy park kwiatowy, ale do parku kwiatowego, jeżeli się nie mylę, są potrzebni nam inżynierowie. A inżynierów nie mamy. Czemu nie mogę z tego baru wiejskiego? No, mogę bar wiejski. Ale bar wiejski, ja bym wstawił sobie tu może zburzył to i wstawił tutaj baraka. Tak, wstawmy tutaj jednego baraka. Może faktycznie tu jednego baraka. I może gdzieś tu jednego baraka też. Ja lubię, jak ludzie mają gdzie pić. To jedna z podstawowych potrzeb jest zapewnione życiowych. Okej, co nam się tu podblokowywało? Jeszcze szkoły nie możemy zrobić, bo musimy mieć zamożnych domów odpowiednio dużo.
Ale możemy zbudować mini market i radę osiedla. Rada osiedla to taki mały pipsztyk domek, gdzie będziemy mogli, zaraz tam dojdziemy, będziemy mogli pewne ciekawe rzeczy tworzyć. Czy ja muszę tu postawić, tutaj postawmy, lokalny rynek, z którego będą ludzie jedzonko brali sobie, tak? Świadczy usługi gastronomiczne i nie konsumuje żywności, produkt pochodzą bezpośrednio z pól, tak, od razu tutaj ludzie dostają jedzenie. No dobrze, poczekajcie, ja muszę jeszcze mini markety postawić, żeby było gdzie jeść. No, postawmy to tu i tu. Może tu? Tak, nie, to nie chciałem, to chciałem. Mamy tutaj ryneczek, postawmy. Nie produkuje już jeden, za dużo jedzenia mi to zżera. Czy ja mogę postawić tych dziwnych, smutnych rolników trochę więcej? Mogę tu postawić smutnego rolnika. Mogę tu postawić go? Mogę, możemy zbudować i piłkarską, ten, i stoisko, i no co ja mówię, stoisko piłkarskie, boisko piłkarskie możemy zbudować, ale możemy też zbudować kaplicę. Najwyraźniej sport i religia idą w parze, nie wiem w jakim świecie, ale na to wychodzi. Weźmy tu, na farma zasięgu. Okej, okay, a mogę teraz tego posiadacza ziemskiego tutaj pyknąć gdzieś? Nie, bo pewnie nie ma dostępu do drogi czy coś. Nie ma za mało. A nie, tu mogę go postawić. Nie wiem dlaczego to tak wygląda. Trochę wygląda to dla mnie dziwnie, ale resztę zarzućmy po prostu. Nie można postawić w lesie iglastym. O! I na śniegu najwyraźniej też nie można postawić. Czaje. No miałoby to sens, nie? Ogólnie na wiecznej zmarzlinie mało co rośnie. A na pewno mało co można by było zjeść sobie. Tak, a ja chciałem jeszcze tu dokończyć, zbudować. Chciałem tutaj zbudować rynek, raczej mini market. Że ludzie mieli co jeść. Tak. Tu jest i musimy pewnie gdzieś tu zrobić. Jakiś tak, zbudujmy tutaj. Mini markta, tak. Co jeszcze? Radę osiedla już mamy. Okej, okay, miałem pokazać, co się dzieje w Radzie Osiedla. W Radzie Osiedla możemy takie dyrektywy unijne. Możemy dyrektywy stosować, na przykład wspólne ogrody, tak? Mieszkańcy mogą produkować warzywa w ogrodach parkowych. Parki produkują 10 jedzenia, konsumują 5 pracy. Na to wychodzi, że jak za mało jedzenia mamy, to możemy pozwolić ludziom sadzić po prostu na użytkach miejskich. Bo chyba w Kaliningradzie coś takiego zezwolili teraz na braki jedzeniowe, że ludzie mogą korzystać właśnie z miejskich terenów do sadzenia sobie rzepy na przykład. Możemy wydłużyć czas pracy, możemy skrócić czas pracy, no czajcie o co chodzi. Rynek można ustawić na boiskach piłkarskich, te wszystkie miłe rzeczy. Nie wiem czemu ktoś by chciał to robić, rynek robić na boisku piłkarskim, ale można. Ja bym tutaj się nie cackolił za bardzo i postawił po prostu rynek tutaj po środku. Pyk! Znaczy co ja mówię, rynek, boisko. Postawił tu po środku, żeby ludzie się cieszyli. Kurde, cały czas jedzenia mamy mało. Dobra, to weźmy tutaj, pociśnijmy tak i pociśnijmy. Podejrzewam, że teraz będę mógł tutaj bez problemu postawić tego pana. Nie tu chciałem. Chciałem tego pana postawić. Czemu nie mogę tutaj? Potrzebuję więcej pracy. Mamy za mało pracy, mamy za mało ludzi. Mamy za mało jedzenia. To ciekawe. To ciekawe okoliczności. Możemy... Może ciebie wyburzyć? Chyba się zapętliłem. Chyba się ciutek zapętliłem. Ciebie zburzymy. Mam nadzieję, że jedzenia mi starczy, żeby... Tak... pyknąć to i jeszcze trochę farm zbudować.
Hej, chyba faktycznie będę musiał kazać ludziom w ogródkach pracować. dzieje się nie najlepiej. Nie powiem, żeby się dobrze działo. Zbudujmy ciebie. Dobra, jesteśmy na plusie. Jesteśmy na minusie w pracy, raczej w prądzie, ale jesteśmy na plusie żywieniowo i ludkowo. Kurde, prawie się wkopnąłem. Nie powiem, że nie. To by było nieprzyjemne. Co tu się stało? Aha, ci nie robią prądu, bo jak drwala wywaliłem. Ajajajajaj. Tracimy prąd, ale możemy zbudować tą kolejną elektrownię wodną. Powinno zaspokoić potrzeby społeczności na prąd. Jak widzicie, jest tutaj dużo takich elementów, które no, są dużo ruchomych części, które można spieprzyć bardzo łatwo. Okej, okay. Musimy zaspokoić potrzeby żywieniowe. A nie idzie nam to zbyt łatwo. Musimy na pewno postawić coś takiego. Będziemy mogli tu postawić typa. Mama jest za blisko. A teraz będzie za daleko drogi. Na pewno jestem pewien, że jest jakiś wzór na to, gdzie najlepiej postawić tego typa. Jak najlepiej rozlokować właśnie tych farmerów, żeby to miało sens. Ale no, nie powiem, żebym ja to umiał ogarnąć. Nie wiem, stawiam ich tak trochę willy-nilly, bez sensu. Okej, okay, no dobra. Mamy nadwyżkę jedzenia. Nie jest źle. Mamy mało robotników, bo mamy mało. Mało ludzi mamy. I prądu nadal mamy za mało. Musimy rozbudować naszą biurokrację, żeby sprostać naszej rosnącej biurokracji. Jeden z moich ulubionych tekstów ever. Tak? Postawiłem tutaj? Czy nie postawiłem tutaj? Co ja robię? Okej. Okay. Jak sobie postawić tu? Jak sobie postawić tutaj kolejną elektrownię? Czy mnie nie stać na nią? Nie, no powinno by mieć stać na nią. Okej. Okay. Najwyraźniej jest za blisko poprzedniej elektrowni. Ogólnie QE kręcimy. Warto zapamiętać. Dobra, mamy nadwyżkę wszystkiego, czyli idzie całkiem znośnie. Ale tu się dziwnie perspektywa zmieniła. Nie wiem, czy jestem fanem takiej dziwnej perspektywy. No ale przynajmniej świat wygląda wtedy naturalniej, tak mi się wydaje przynajmniej. Dobra, mamy to zbudowane. Może kaplicę zbudujemy teraz. Kaplicę potrzebuje prądu, no, raczej żelaza. No tak, bo to żelazne zasady, to i żelazo jest potrzebne. Potrzebujemy do tego więcej populacji. Mamy doki, które pozwalają budować. Ja nie wiem tak naprawdę co doki. Jak ja ostatnio je zbudowałem i niby mogłem budować chaty rybaka, ale tak naprawdę gówno prawda, nie mogłem żadnej chaty rybaka zbudować. Może jeszcze mi się nie odblokowały po prostu albo coś. No dobrze. Park przydrożny. Park przydrożny? Cyk, cyk, cyk. Mamy szkołę. Musimy więcej ludzi mieć, czyli musimy zaspokoić potrzeby spragnionego ludu. Potrzebujemy zbudować tak. I przez to będziemy mieli deficyt jedzenia zaś, więc trzeba jeszcze bardziej rozbudować naszą infrastrukturę żywieniową. Okej, okay. Może faktycznie pójdźmy w pola i lasy i doły, żeby być pogodnym, wesołym. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Może zadziała. Nie chcę być na 100% taki całkowicie pewien, że zadziała, ale jest za blisko.
Nadal za blisko. Po tej drugiej stronie lasu będzie, znaczy po drugiej stronie drogi będzie dobrze, jak go zbudujemy. Tak. Dobrze. Mamy za mało farmy w jego... O, tu jest zima, zapomniałem. Musimy więcej farmy tutaj zbudować. Dobra. Wyszło to okropnie. Nie będę kłamał. Wygląda to naprawdę parszywie. Ale przynajmniej jakoś wygląda. Ja bym jeszcze tu pocisnął tutaj dalej. Postawił tutaj jeszcze może jakoś w ten. Możemy tu farmera wcisnąć? Nie, za blisko teraz tamtych rzeczy. No, widzicie, jak jestem słaby w takie gry? Przerażające aż czasami, po prostu przerażające. Ja bym chciał być lepszy w gry, ale moja ciaptakowatość mi nie pozwala. Podejrzewam, że tutaj będę mógł jeszcze wcisnąć jednego tego. Tak? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Tutaj będzie mógł być. Tak? Raz, dwa, trzy, cztery. Nie. Tu będzie mógł być. Ok. Czyli musimy zrobić tak, 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 tak. To ja zburzyłem? To jest pole? Tak, to jest dąb. Jak z dębu? Jak chcę tu pole zasadzić? Czemu mi nic nie ułatwiacie? O, tutaj mogę postawić. Dobra. I tu jeszcze jedno pole walimy. I tak, mamy nadwyżkę jedzenia. Dzięki czemu możemy ostatecznie teraz zapchać świat ludźmi. Upchnijmy ich, gdzie się tylko da. Wypchnijmy ich tutaj, a czemu nie? Niech siedzą nad morzem, niech się cieszą. No i teraz jeszcze będziemy musieli tylko prąd dociągnąć i będziemy, będzie subcio. Tutaj weźmy prąd, postawmy tutaj, niech się generuje prąd. Trochę dziwny sposób na generowanie prądu w obecnych czasach. Ja do końca nie wiem, jaki to jest okres, przedział czasowy, bo jednak są samochody, nie? I to takie chyba wyglądają na całkiem nowe samochody. A jednocześnie generujemy prąd z młyna wodnego i robienia węgla, tak, drzewnego, więc nie jestem przekonany, że wiem, jakie tu są przedziały czasowe. Dobra, tu jest, stworzyłem kopalnię żelaza. Odblokowano dom górnika. Czy na pewno odblokowano dom górnika? Nie wiem. Nie jestem pewien, ale za to będziemy mogli zbudować szkołę. Czemu nie możemy zbudować szkoły? Bo szkoła potrzebuje 100 żelaza. No ale dobra, będziemy mogli zbudować szkołę. Szkołę walniemy gdzieś tutaj, zburzymy część budynków. Po to tylko, żeby wepchnąć nam szkołę. Szkoła będzie generowała, znaczy ona sama teoretycznie mówi, że nie generuje, ale pozwala na generację inżynierów, a inżynierowie są potrzebni do bardziej skomplikowanych budynków i tego typu rzeczy. No dobra, może najpierw kaplicy, nie stać nas jeszcze na kaplicę. Ale okej, jak nas nie stać na kaplicę, to dobrze, zbudujemy za to mini market tutaj, o. Od razu się niektórym tutaj polepszyło, bo mają lepszy dostęp do żarcia. No ale tak, to jest Urbex City Builder. Bardzo taki inne podejście do City Builderów. Nie ma tu pieniędzy jako takich, tak? Nie ma też jakichś dzikich, raczej no potrzeby są, ale potrzeby, zobaczcie, działają w taki sposób, że na przykład jakbyśmy chcieli zamożnego wiejskiego domku, jest powiedziane, co jest potrzebne. 15 lub więcej kratek z co najmniej 6 mieszkańców w ilości 3 kratek. Aktualnie 26. Jedne usługi gastronomiczne, jeden wypoczynek, 0 lub mniej zanieczyszczenia i tak dalej, i tak dalej. Jakbyśmy chcieli z tego zrobić chatę rybacką, musimy mieć dok w odległości 6 kratek. Więc no jest dużo ciekawych takich rzeczy. Na przykład, okej, spróbuję. A ty zobaczmy, jak to zadziała. Ja tu zbuduję dok. I teraz... chaty rybackie, czy to są chaty rybackie teraz? Czy one się zamienią? Tak, zobaczcie, no to jest chata rybacka i ona będzie generowała jedzenie. Więc jest dużo takich ciekawych zależności, które nie do końca są od razu oczywiste i trzeba trochę polawirować, robiąc te na przykład właśnie moje niezbyt udane farmy tutaj. Ale na pewno to buduje właśnie takie
nietypowość tej gry. Na pewno nie jest to gra taka, tak jak mówiłem, tak jak inne, nie? Więc na pewno jest to na duży plus i mi się podoba. Mi się ta koncepcja podoba i sam sobie w wolnym czasie sobie to pograłem i będę planował jeszcze sobie pograć, bo lubię takie no, odstresowujące, to może duże słowo, ale takie ciekawsze rozgrywki, właśnie spokojniejsze, symulacje budowania społeczeństwa albo miasta. Jestem wielkim fanem cywilizacji, SimCity, cywilizacji też zresztą. No ale tak, Urbex City Builder, jeżeli chcecie sobie zagrać tą gierkę, to link do niej będzie pod filmikiem, tak jak zawsze. Ja jestem Mr. Peak, ja dziękuję Wam za Wasz czas, wiem, że jest cenny. Jeżeli spodobała Wam się tutaj rozgrywka i chcecie dostawać informacje na temat podobnych produkcji, mniejszych tytulików, takie, które czasami mogą umknąć, to no, zapraszam do zasubskrybowania, możecie dać lajka albo skomentować coś tutaj pod filmikiem. To zawsze pomaga przy rozwoju kanału. No i co? Do zobaczenia przy następnym. Pa!